Muszę powiedzieć, że to było najsłabsze wystąpienie Donalda Tuska, jakie słyszałem w życiu. Słabe wystąpienie. Być może to wotum zaufania tak zdołowało pana, panie premierze, że nie miał pan energii, przekonania i wiary w to, że mówi pan, że chce pan w kraju zmienić nastroje społeczne, że chce pan przedstawić realny projekt polityczny, za którym obywatele staną i zamiast czekać na zmiany w Europie, sami zaczną tutaj w Polsce inwestować, konsumować i wytwarzać i miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Tej energii u pana nie było, ale jej być może także nie było dlatego, że pan rzeczywiście nie ma wizji. Co pan zrobił z tym sztandarem Platformy Obywatelskiej? To od tego się przecież Platforma zaczęła w 2001 roku, że pan powiedział więcej wolności, więcej praw obywatelskich. Zlikwidował pan CBA? W naszym kraju jeszcze 30% ludzi tylko nie ma podsłuchów. To jest wizja wolności, którą pan zrealizował. Cała reszta już jest podsłuchiwana. Pan w tym wystąpieniu zapowiedział rozbudowanie jednostek policji. To jest właśnie dzisiaj Platforma Obywatelska, to bardziej Policja Obywatelska, a nie właśnie Platforma Obywatelska. Przyjazne państwo to jest trzecia rzecz, która jest składnikiem nowoczesnego państwa, na które czekają Polacy. To przyjazne państwo nic nie kosztuje. Wystarczy, że minister Rostowski i inni ministrowie w pańskim rządzie zmienią sposoby oceny i wynagradzania administracji rządowej. Urzędnik nie ma być do kontroli, sprawdzania, wyciskania, napadania na podatnika, który już płaci podatki, tylko ma być od pomocy, od serwisu, od usługi wobec obywatela. Co to kosztuje? Jakie pieniądze są na to potrzebne, żeby dokonać tego typu zmiany? Przecież to zawsze było marzenie ludzi z Platformy Obywatelskiej. Zawsze mieliśmy to, kiedy byłem z wami, wypisane na sztandarach, że to zrobimy. Co zrobiliśmy? Dlaczego nie likwidujemy tej cholernej Agencji Nieruchomości Rolnych i tych przekrętów, które robi tam PSL? Dlaczego nie łączymy Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Wiecie dlaczego? Bo żeście przyrośli do tych stołków i nie macie odwagi dzisiaj oddać władzy, tylko będziecie dalej męczyli z tym PSL-em. Po co wam to wszystko?